występują. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida. Kiedy będziesz moja, odcinek 109. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Entra en mis horas, sálvame ahora, abre tus brazos fuerte y déjame entrar. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Możecie podtrzymać? Siéntense, siéntense, por favor. Usiądźcie. Diego, muchas, muchas gracias. Diego, dziękuję, nie spodziewałam się. Estuve pensando en algo especial. Chciałem podarować ci coś wyjątkowego. Bueno. Es un dije que te mandé. To wisiorek wykonany specjalnie dla ciebie. Algo exclusivo especialmente hecho para ti. ¿Me permites? Pozwolisz? ¿Y eso? ¿A to co? Dostałam od pana Sansa z okazji urodzin. Dziękuję, Diego, jest bardzo ładny. Identyczny. Kiedy zdążyłeś wynająć muzyków? Posłałem jednego z chłopaków. Usiądźmy. Dziękuję. Telefon do pana. Kto dzwoni? Żona. Chwileczkę. Pewnie jest zajęty Palomą. Daj spokój. Wiem od Aurelia, że poczęstunek jest na patio. Przynajmniej nie wpuścił jej do jadalni. Ważne, by nie trafiła do twojej sypialni. Barbara! O co chodzi? Czemu jesteś zły? Sądziłam, że spotkanie z Palomą poprawi ci humor. Mam spotkanie z kupcami. Oddzwonię później. Ay, perdóname por interrumpirte. Nie chcę przeszkadzać. Przesyłam buziaki i dam ci Dianę. Ma do ciebie sprawę. Bye, mi amor. Pa, kochanie. Jest wściekły. Kiedy zabierzesz tę kobietę z Haciendy? Nie krzycz na mnie. Mam ci pogratulować? To już szczyt. Najpierw ja, potem Berenice i Fabian. Z domu babci też nas wyrzucisz? Ona zajmie miejsce Berenice i dziecka? Skończ te bzdury. Co jeszcze? Jak długo zamierzasz wykorzystywać sytuację? Nie wtrącaj się. Fabian dyskredytował moją kawę w oczach kupców. Nie wpuściłem go do Haciendy. I z tego samego powodu został wykluczony z grupy. Inni mnie nie obchodzą. To śmieszne, że potraktowałeś tak swojego kuzyna. Fabian chce mi zaszkodzić.
Nie ty jesteś odpowiedzialna za Haciendę, więc nie rozumiesz. Jestem twoją siostrą. Płynie w nas ta sama krew, ale zachowujesz się jak mój wróg. Trzymasz z Fabianem, jesteś wspólniczką Barbary i Berenice. A ty tańczysz jak ci Paloma zagra. Robisz z siebie idiotę. Nie wiesz, co działo się w Manzanillo. Ona sama mi o tym opowiedziała. Mówisz to tak spokojnie? Paloma i Mariano Sanz są kochankami. Zwodzi cię, bo jesteś zbyt dobrą partią. Zależy jej tylko na pieniądzach. Skąd bierzesz te bzdury? Barbara ci je dyktuje? Diego, por favor. Poświęcasz wszystko dla kobiety, która nie jest tego warta. Mówię to po raz ostatni. Przestań wtrącać się do mojego życia. Wywiązałam się z zadania. Co dalej? Muszę skontaktować się z matką Palomy. Co mówił o Fabianie? Że krytykował kawę Diego przed kupcami. Dlatego został wykluczony z wycieczki. Co takiego? To koniec jego wyprawy. Znowu mnie okłamał. Powiedział, że po kolacji ma spotkanie z całą grupą. Nie myślę teraz o tym. Dzwoń do tej wieśniaczki. Jeszcze się z nim rozmówię. Bueno. No está. Nie ma jej. Co robimy? Postarajmy się o adres i chodźmy porozmawiać z nią osobiście. Pyszne. Dobrze się bawisz? Tak, dziękuję. Przepraszam, że przeszkadzam, ale pora na kolejny punkt wizyty. Podziękuję za posiłek i zaraz do was dołączę. Zapraszam na degustację. Jeremy, zaprowadź panów. Oczywiście. Tam, proszę. Zapewniano mnie, że ten wisiorek to unikatowy wzór. Zakpili sobie z nas. Pomysł z kwiatami i muzyką też był całkiem niezły. Co się dzieje? Nic. Dzwonili z wymówkami, że tu jestem. Paloma, nie przejmuj się tym. Chcę, żebyś jak najmilej spędziła swoje urodziny. Czuję się jak zaszczute zwierzę. Z jednej strony twoja rodzina, a z drugiej ty i mój szef. Przypomina to przeciąganie liny. Mam dość. Co zamierzasz? Zamknę się w hotelu i tam poczekam na powrót grupy. Czyj wisiorek będziesz nosić? Dosyć. Nie dotykaj mnie. Poproszę, żeby odwieziono mnie do hotelu. Musisz zostać. To twoja praca. Dzień jeszcze się nie skończył. Jesteś okropny. Bueno. Ay, Martita. Marta, witaj. No, Martita, lo que pasa es que myślałam, że to moja córka. Usted no sabe nada de ella? Nie ma pani od niej wieści? No se han comunicado, pero bueno, nie, ale niedługo powinni wrócić do hotelu.
Doña Chole. Dzwonię uprzedzić, że dałam pani numer telefonu pewnej kobiecie. Desde hace rato, para pedirme el teléfono de su casa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? La verdad no me dio su nombre. Nie przedstawiła się. Dijo que era una amiga de ustedes. Powiedziała, że jest waszą znajomą z Veracruz. No, nosotros no tenemos. Nie mamy tam żadnych znajomych. Ni en ningún lado. Eso fue lo que me. Powtarzam tylko jej słowa. I nomás le dijo que era nuestra amiga. Nie powiedziała nic więcej? Sí. Tylko tyle. Pues qué raro. Dziwne. Bueno, pues quién sabe quién será, la verdad. Nie wiem, kto to może być, ale dziękuję. Bueno, Martita, sí. Muchas gracias, eh. Oiga, proszę przekazać Palomie, żeby do mnie zadzwoniła. Que me llame. Bueno, gracias, Martita. Hasta luego. Ay, Dios. Bueno, pues... Ciekawe. ¿Quién será? Si nosotros no tenemos... Nie mamy znajomych w Veracruz. Qué raro. Adelante, Diego. Todo está dispuesto. Wszystko gotowe. Bueno, ustedes ya conocieron todo nuestro... Poznali panowie proces produkcji. Ahora les vamos a presentar... Czas na produkt finalny. Aquí tenemos muestras... Mamy tu próbki najlepszych kaw gourmet na świecie. Chodzi o to, by porównać je z Casablanką. Jeremy, ¿por dónde od czego zaczynamy? Si me permiten, podemos... Proponuję degustować zgodnie ze wskazówkami zegara. I de esa manera todos tendremos oportunidad de hacer el mismo prueba. ¿Quién quiere empezar? Kto pierwszy? Ja. Lo acompaño. Dołączę do pana. Estos son los cafés africanos. To są kawy afrykańskie i azjatyckie. Moka Java. Moka Java. Kenia AA. Kenia 2A. Hawaiian Kona. Hawajska Kona. Etiopia Kata. Etiopia Kata. Malvat de la India. Malvat, India. Aquí tenemos los cafés americanos. Teraz kawy amerykańskie. Pluma de México. Pluma, Meksyk. Laminita de Costa Rica. Laminita z Costa Rica. Taiklan de Guatemala. Taiklan z Gwatemali. Este también es mexicano. Ta też jest z Meksyku. Café Casablanca. Kawa Casablanca. Caramba, caramba. En verdad los felicito. Gratuluję. Nigdy nie widziałem takiej prezentacji. Y sobre todo después de haber comido. Estos son en verdad los mejores. Oto najlepsze kawy gourmet na świecie. Y por supuesto nos pozostały jeszcze dwie. Es considerado najlepsza amerykańska 8 O'Clock i Madison Supreme. Por supuesto lo conocen el Milestone Supreme. Znam smak tych kaw. Chciałbym spróbować Casablanki. Por supuesto. Proszę bardzo. Es este. Buen aroma, bastante. Dobry aromat, mocno podkreślony. Alto grado de acidez. Wysoki stopień kwasowości, mocny bukiet. Tiene un sabor especial. Wyjątkowy smak, jednolity kolor. Felicidades, Diego. Gratuluję, Diego. Doskonała gourmet. Felicidades, licenciado. Pana rekomendacja jest jak najbardziej zasłużona. Dziękuję. Cieszę się, że smakowała. Chcę zrobić Państwu zdjęcie. Oczywiście. Panie Sanz, bliżej. Ja nie muszę. Chcę mieć Was wszystkich.
Más cerca, licenciado. Bliżej, jeszcze. Más cerca, acérquense, por favor. Sonrían. Una uśmiech. Gran sonrisa. Sí, gracias, Leonor. Dziękuję, Leonor. No, 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 zadzwonię później. Eso sí, me avisas si la paloma. Uprzedź mnie, gdyby paloma weszła do domu. Hasta luego. ¿Qué te dijo? Co powiedziała? Wydano obiad na cześć Eleny Olivares. Ma dzisiaj urodziny. To jest szczyt. Brakuje tylko serenady. O tym lepiej nie mówmy. Serenada też była? Tak, ale najważniejsze, że Paloma opuściła dom. Przysięgam, była w Haciendzie po raz ostatni. Co z jej matką? Jutro znowu spróbujemy. Nie, sama się tym zajmę. Muszę wracać, nim Miguel znowu mi ucieknie. Wyjdziemy razem. Bueno. Ay, esperamos un segundo, ma. Poczekaj chwilę. Moja mama. Więc lepiej chodźmy. Bueno. Jak chcecie. Bye. Na razie. Nos vemos. Bye bye. Esperame tantito, ma. Chwileczkę. Sí. Miguel. Miguel, miałeś już nie dzwonić. Tak, właśnie wyszły. Jeśli chcesz przyjechać, to się pospiesz. Diana jest w drodze do domu, nie puści cię. Szampan? Szampan? Mam. Bueno, aquí te espero. Czekam. Chce pan eksportować paloną kawę? No, Mr. Schmidt. Nie, będzie pakowana w 70-kilogramowe worki, jak wszystkie. To opakowanie jest przeznaczone na rynek krajowy, do restauracji, kawiarni. ¿Me expliqué? Me gusta mucho. Podoba mi się. Co znaczą te usta? To usta kobiety, która była inspiracją dla kawy Casablanca. Gracias a ella están ustedes aquí. Oh, es usted. Romantyk z pana. La teoría para lograr un buen gourmet. Teoria, by uzyskać dobrą gourmet, mówi, że ziarno musi być duże, mieć wyraźny zapach i smak. Y un sabor más pronunciados. Pero el café Casablanca tiene. Kawa Casablanca jest wyjątkowa. Es especial porque una. Bo pewna kobieta tchnęła w nią życie. Porque yo lo he trabajado. Myślałem o niej podczas pracy. Es un café con cuerpo de mujer. Ta kawa ma ciało, con el color, kolor i zapach kobiety. En sí, es un café con aroma de mujer. Stąd jej usta na opakowaniu. Por eso quise poner sus labios en el empaque. Pues entonces ya propongo un brindis. Lepiejmy jej zdrowie. Pues salud. Salud por ella. Gracias. Salud. 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 Pues muchas gracias, gracias por haber venido. Dziękuję za wizytę. Lo felicito. Gratuluję. Kawa Casablanca jest jedną z najlepszych na świecie. Pues es usted muy amable. Miło mi to słyszeć. Diego, solamente tengo una palabra de decir. Doskonały produkt. Chętnie będę promował pana kawę w moim kraju. Interesuje pana dystrybucja na wyłączność? Przemyślę to. Kiedy się pan zdecyduje, proszę dać znać. Chętnie złożę pierwsze zamówienie. Oczywiście. Skontaktuję się w przyszłym tygodniu. De verdad me interesa. Jestem bardzo zainteresowany. Pues muchas gracias. Dziękuję. Es usted muy amable. Espero que haya disfrutado estar en. Mam nadzieję, że jest pan zadowolony z pobytu w Haciendzie. Diego. Vi muy contento a Mr. Smith. Ubiliście interes? Pues creo que sí.
Chyba tak. W przyszłym tygodniu omówimy szczegóły. Pues la verdad me alegro mucho. Cieszę się. Ahora ya conoce usted a los Miał pan okazję poznać najlepszych kupców na świecie. Sí. Y eso se lo tengo que agradecer. Jestem za to bardzo wdzięczny. Muchas gracias. No digo, no me lo agradezcas. To tylko moja praca. Es mi trabajo. La visita fue todo un éxito. Sukces na całej linii, tak się cieszę. Muchísimo que te ayudo también, de verdad. Es que tú me traes. Przynosisz mi szczęście. Oye. ¿Puedo pedir un favor? Mam prośbę. Lo que quieras. Słucham. Que me dejes ayudarte, Diego. Już nie potrzebujesz wsparcia związku, ale chciałabym nadal ci pomagać podczas sprzedaży czy przy załatwianiu formalności eksportowych. Naprawdę? Bardzo mi na tym zależy. Spotkajmy się później, ustalimy warunki. Nie mogę. To nie koniec naszej wycieczki. Muszę potwierdzić jutrzejszą trasę. A wieczorem kolacja, wymiana poglądów, wiesz jak to jest. Dobrze. A więc zobaczymy się w Meksyku. Albo jutro przed wyjazdem na lotnisko. Zgoda. Que sigas pasando un feliz cumpleaños. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Ay, Diego, ya no me hagas sentir peor, ¿no? Nie psuj tego. Pues es que desde que te vi al bajarte el autobús. Spotkanie z tobą to najlepszy prezent urodzinowy, jaki mogłam dostać. Los otros fueron una imitación. Pozostałe okazały się tylko marną imitacją. Qué suerte tiene licenciado Sanz. Pan Sanz to szczęściarz. Vas a pasar con él. Spędzi z tobą resztę dnia. A Diego. Te prometo que voy a Obiecuję, że będę o tobie myśleć. I no me importa que se parezcan, ¿eh? El que me diste. Twój wisiorek jest najpiękniejszy, jedyny w swoim rodzaju. Bo od ciebie. Porque viene de ti. Te amo. Kocham cię. Yo también. Ja ciebie też. Paloma, Paloma, Czekamy na panią. Esperando para. Sí. Bueno. Adiós. Gracias. Do widzenia. Pues se acabó la visita. Koniec wizyty. Pero Diego, pero tenemos que celebrar. Musimy uczcić nasz sukces. Diego. Mira, todos los compradores. Wszyscy kupcy są bardzo zadowoleni z wizyty. El café Casablanca. Diego, por favor. Diego. A ver, no me vuelvas. Nie mów, że pokłóciłeś się z Palomą. No, esta vez no. Przeciwnie, tym razem było cudownie. Al contrario, con ella todo fue maravilloso. Pues entonces. Więc? No te diste cuenta de que el licenciado Sanz. Sanz wciąż nas pilnował. Pues la verdad. Nie zauważyłem. Él fue quien me echó a perder. On popsuł mi ten dzień. Sabes qué, Diego? Inaczej go sobie wyobrażałem. Myślałem, że to nieznośny, pedantyczny arogant. No i co? Okazało się inaczej. To miły człowiek, inteligentny. Poza tym świetnie wykonuje swoją pracę. Masz rację. Lo peor del caso es que el to porządny facet, co najbardziej mnie złości. Gdyby chociaż był pedantycznym arogantem, miałbym pretekst, żeby dać mu zęby. Zamierzasz rozpaczać do końca dnia, że Paloma jest teraz z nim, a nie z tobą? No. Doba ma 24 godziny. Mogę jeszcze coś zrobić. Chodź. Co zamierzasz? Rodzina Sánchez Serrano jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o sektor kawy. Niestety nie wszyscy plantatorzy mają podobny sprzęt.
Wielu z nich bardzo odczuło kryzys na rynku międzynarodowym. W innych krajach jest podobnie? Słucham? Pytam o inne kraje. Też zmagają się z kryzysem. Ale dla nas to żadne pocieszenie. Należy reaktywować handel, zwalczać spekulantów. Plantatorzy, spalarnie, wszyscy za to płacą. Lo único cierto, licenciado Sanz. Być może pan Sanchez Serrano ma najwspanialszą hacjendę w kraju, ale jest do szaleństwa zakochany w pana asystentce. Nie krył się z tym podczas naszej wizyty, a nawet głośno to podkreślał. To wspaniały człowiek. Zgadza się. Si gustan, pueden pasar a sus habitaciones. Nos vemos. Chwila przerwy, spotykamy się za pół godziny. Ya el suyo, ¿verdad, señor Smith? Hasta luego. Do panu klucz? Muy amable. Do zobaczenia. Por favor, pase, gracias. Por favor. Adelante. Nos vemos en media hora, les recuerdo. Za pół godziny zbiórka. Paloma, ¿tenemos algún recado del consejo? Nie ma żadnych wiadomości. No, ninguno, licenciado, pero bueno, yo tengo. Nie ze związku, jedynie od mojej mamy. ¿Y Fabián? Fabian już wyjechał? No, acabo de preguntar y me dijeron. Pytałam w recepcji, jeszcze nie zwolnił pokoju. ¿Y eso le preocupa? Martwi to panią? Pues la verdad es que sí, porque znam go. Pewnie coś knuje. Znajdzie sposób, żeby się odegrać. Lo bueno es que a partir de mañana. Jutro już się z nim nie zobaczymy. Nie chciałabym go spotkać nigdy więcej. Pójdę do siebie. Odprowadzę panią. Czy to prawda, że usta na opakowaniu kawy należą do pani? Nie ma w tym przesady? Kiedy Diego pracował nad tym projektem, ubzdurał sobie, że opakowaniu czegoś brakuje. Przysłał mi kartkę papieru i poprosił o odcisk ust. Resztą zajęła się agencja reklamy. To był dobry pomysł. Widzimy się za pół godziny. Te digo que sí. Mira, yo entiendo que lo de la orquídea mogła być zbiegiem okoliczności. Ale wisiorek? Tú me habías dicho que era un diseño exclusivo. Ya, ya, Diego, ya cálmate. Uspokój się. Jubiler zapewniał mnie, że to unikatowy wzór. Fue tal y como tú me lo pediste, Diego. Sí, sí, ya sé que eso fue lo que le pedí, pero el diseño no era ni prawda tan okazała único, się inna. Tan exclusivo. Pues me sentí como un idiota. Czułem się jak idiota. Por favor, llame inmediatamente a la Marto, zadzwoń do tego sklepu i natychmiast się z nimi rozmów. No, no, no. No, Marta, no llore. Nie płacz. No, es que imagínese cómo me sentí yo. Podarowałem jej to samo, co Diego Sanchez Serrano. Los dos quedamos como... Co za okropne uczucie. No te ríes, Daniela. Nie śmiej się. Perdóname, lo que pasa que se me hace muy divertido. Wybacz, ale to zabawne. Ya, cálmate, no le des... Nie przejmuj się taką bzdurą. ¿Cómo va a ser una tontería? ¿Bzdurą? El licenciado Maravilla le regaló. Jej szef podarował jej dokładnie to samo. Na dodatek był pierwszy. Wyszedłem na kretyna. Pociesz się, że on czuje się podobnie albo i gorzej. Najgorsze, że ja się już dzisiaj z nią nie zobaczę. On może nadrobić wpadkę. Zachowujesz się jak nastolatek. Dobrze, uspokoiłem się. Ale nie będę siedział z założonymi rękoma. Mam prośbę. Co znowu? Diego, tu estás loco? Oszalałeś, nie zrobię tego. Bueno, ya, sí, ya, okay, pero cálmate, dobrze, por favor, uspokój się. Sí, ya, sí, yo luego te... Zadzwonię później. Zaczynam się o niego martwić. W dole jest park, a tą ulicą prosto dojdę do metra. Nigdy nim nie jechałam.
Bueno. Sí, sí, buenas tardes. Dzień dobry. ¿Cómo le va, doña Soledad? No, no, usted no me conoce, pero es que... Nie zna mnie pani, koleguje się z Palomą. Usted es la que preguntó el teléfono. ¿To pani prosiła o nasz telefon w biurze? Sí, sí, esa misma. Tak. Soy yo, ajá. No, no se preocupe, hombre, es para una cosa muy sencilla. Es que fíjese... Dowiedziałam się, że dzisiaj są urodziny Palomy. Quiero llevar un regalito. Mam dla niej prezent. Se lo podré llevar a su casa. Mogę podrzucić do domu? Ah, sí, señorita. Oczywiście. Claro que sí. Oiga, ¿tiene usted la dirección? Zna pani adres? Sí. A ver, apunte y proszę además zapisać. Le puedo decir cómo llegar, ¿eh? Sí, a ver. Chwileczkę. Dígame. ¿Sí? Muy bien. Ajá. Más tarde me doy una vuelta. Padnę jeszcze dzisiaj. Me imagino que usted va a estar ahí, ¿verdad? Zastanę panią. Bueno, pues nos vemos más tarde, ¿eh? Do zobaczenia. ¿Sabes que este es mi mejor trabajo, Diego? To moje największe osiągnięcie. Muy bien, lo puedo sentir. Na pewno nam się uda. Hacienda Casablanca. Hacienda, witaj. Hola, ¿cómo estás? Sí, por supuesto, un momento. Chwileczkę. Daniela. Daniela. Sí, ya sé, ya sé. Wiem. ¿Qué pasó, Daniela? ¿Y co? Ya está, ya hablé con ella. Rozmawiałam z nią. ¿Y qué te dijo? ¿Y co? Te adoro, Daniela. Kocham cię. ¿Te puedes encargar de todo? ¿Zajmiesz się wszystkim? Pues sí. Tak, właśnie wychodzę. Te adoro, hermanita, te amo. Jesteś najwspanialszą siostrą pod słońcem. Sí, sí, sí. Anota tak, todas las que te dopisz do listy. Ciao. Llegó, cáchala. Łap. No solo es tu mejor trabajo. Twoje największe osiągnięcie to moje życie. Ahora sí, ya podemos celebrar. Teraz możemy zacząć świętować. Un copita. Diego, tú y tu humor jarocho. Ty i twój humor. Chodź. Ándale. Ándale, pues. ¿Todo bien? ¿Wszystko w porządku? Tak. Wspominałam, jak przyjechałyśmy tu z mamą w październiku. Czekał na nas samochód z haciendy. Byłyśmy z daleka, przynajmniej tak nam się wtedy wydawało. Z północy. Ale ona się urodziła tutaj i ciągle powtarza, że chce tu umrzeć. Marzy o domu w tej okolicy z widokiem na plantację kawy. Pani też? Tak. Ale na razie mnie na to nie stać. Choć pewnie zamieszkałabym w Meksyku. Więc jednak nie tutaj? Bueno, sí, sí, me gustaría, pero... Z tym miejscem wiąże mnie tyle wspomnień. Es que yo tengo tantos, niestety, tantos recuerdos de este lugar, bardziej y... złych niż dobrych. Y pues yo creo que son más malos que buenos. No sé, no, no sé. Por eso no quiso firmar. Dlatego nie chciała się pani wpisać do księgi pamiątkowej? Eso fue para ya no meterme en problemas. Nie chcę mieć kłopotów z rodziną Diego. Taka prowokacja tylko by ich rozsierdziła. Myślałem, że sytuacja jest bardziej skomplikowana niż się wydaje. Dostała pani propozycję nie do odrzucenia. To jedna z najpiękniejszych hacjend w kraju. Goście byli pod wrażeniem. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie chciałem się wtrącać. Rozumiem, o co panu chodzi, ale ja myślę inaczej. Jest pan świadkiem moich kłopotów z Diego. Bueno, más bien de mis problemas con Diego. Paloma, no es necesario que me... Nie musi się pani tłumaczyć. Por lo menos merece que le aclare la situación. Wolę wyjaśnić sytuację. A mí, licenciado,
No me interesa. Nie obchodzi mnie majątek Diego, ani jego hacienda. Ni la de nadie. Me gusta trabajar. Lubię pracować i mieć swoje rzeczy. Bueno, eso nos pasa a todos. Wszystkim na tym zależy. Tak, ale zamożni mężczyźni uważają, że kobiety u ich boku już nie muszą nic robić. Ja chcę mieć swoje osiągnięcia i dojść do nich sama. Związek na pewno da pani taką szansę. Daleko pani zajdzie. Me lo dice porque ya no me quiere, ya no me. Chyba nie zamierza mnie pan zwolnić. Ya está pensando en mandarme a Europa, Estados Unidos. Wyśle mnie pan do Europy albo do Stanów. Bueno, estaba pensando en Europa. Myślałem o przedstawicielstwie związku w Europie. Representante del Consejo en Europa. Piénselo. Proszę to przemyśleć. Ciężko podjąć taką decyzję. Licenciado, qué cosas dice de verdad. Nie mam pojęcia, na czym polegałaby taka praca. Poza tym to chyba odległe plany. Nie mówimy o dniu jutrzejszym. Nominacje dostaje się niespodziewanie. Związek jest bardzo zadowolony z pani pracy. Zamierzam panią rekomendować. Europa. Piénselo. Proszę się zastanowić. Te digo que hasta me dio la dirección. Podała mi adres. Czeka na mnie. Segura de que no te reconoció. Nie poznała cię? Dice, por Dios, ¿cómo me va? Nigdy wcześniej nie zamieniłyśmy słowa. No te preocupes. Paso por ti, nos vamos. Wpadnę po ciebie, załatwimy to razem. Teraz nie mogę. Czekam na mamę i nie mam z kim zostawić dziecka. Berenice, quedamos de hacer esto juntas. Tobie najbardziej powinno na tym zależeć. Barbara, la verdad la recolectora. Cała rodzina ma kłopot przez tę dziewuchę. Si quieres te acompaño mañana. Wybierzmy się tam jutro. Zadzwoń do tej kobiety i przełóż spotkanie. No, mejor te llamo para decirte qué fue lo que pasó. Sama tam pojadę. Zadzwonię później, nie będę dłużej czekać. Trzeba działać. Y lo tengo que hacer hoy mismo. No, ni te preocupes. Yo te hablo. Odezwę się. Estoy calculando que por lo menos en 15 días estaríamos. Za dwa tygodnie możemy wysłać 7000 worków naszej kawy Casablanca. Myślisz, że wystarczy? Pues no sé. Nie wiem. Póki nie zamknę transakcji ze Schmidtem. Ale 7000 worków to dobry początek. Nie znam tych ludzi. No los conozco. Skupują od plantatorów tlenochlorek. Plantatorzy handlują tlenochlorkiem miedzi, który dostali od związku? Niestety. Wielu z nich nie wierzy, że rdza kawowa to poważne zagrożenie dla ich upraw. Dobrze zarabiają na sprzedaży tlenochlorku. Liczą się pieniądze. Przecież związek przeprowadza kontrolę. Jest na to sposób. Plantatorzy nie sprzedają wszystkiego. To, co im zostaje, rozcieńczają i pryskają rośliny. Niestety pierwsi, którzy sprzedali tlenochlorek, już za to płacą. Rdza kawowa już ich dopadła. Musimy pilnować naszych zapasów i dopilnować prac w polu. Gdyby któryś z pracowników nas zdradził, bylibyśmy zrujnowani. Pomów z Miguelem, to jego działka. Choć z drugiej strony widziałem Aurelia, jak z ludźmi pryskał krzaki. Co cię tak bawi? Es que Miguel, bueno, para demostrar Miguel jest bardzo przejęty swoimi obowiązkami.
Schował tlenochlorek w magazynie i sprowadził specjalistę od mieszanek. Jeśli jeszcze raz mnie zawiedzie, rozprawię się z nim. Już późno, wracamy. Chucho, la cuenta. Rachunek. Panowie przyjechali tym białym jeepem? Tak. To samochód Miguela Tejeros, prawda? Czasem mi go pożycza. Wie pan, gdzie go znajdziemy? Obecnie jest w Meksyku, u teściowej. Proszę mu przekazać, że Hilda i Viviana pytały o niego. Teraz wiem, do czego Miguelowi mój samochód. Ma tu kochankę? Na pewno liczne znajome. Nie wiem, czy łączy go z nimi coś więcej. Nie mów o tym Dianie. Pomyśl, że za tym stoję i będzie zła. Znasz ją. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Cześć, co słychać? Wszystko w porządku. A, wiesz? Cuéntame. Opowiadaj. Rozmawiałem z kredytodawcami. Omawialiśmy plan spłaty. To znaczy, że nie będziesz musiał brać pożyczki w banku? To się nie zmieniło. Potrzebuję pieniędzy. Skoro wypracowaliście jakiś kompromis, nie ma sensu znowu się zadłużać. Nie masz o tym pojęcia. To prawda. Ale nie chcę, żebyś znowu trafił za kratki. Wszędzie szukałam pomocy, ale było to takie poniżające. Mam gwarancję spłaty długu. Nie musimy się martwić. Ja zapłacę. Zapraszamy. Vamos a tomar tequila? Upijemy się tequilą? Ważne, żeby kierowca był trzeźwy. To lokalna muzyka? Tak, popularna w całym Veracruz. Jak się to tańczy? Paloma. Paloma? Nauczysz pana tańczyć? Sama nie umiem. Tylko jedną melodię. Zachęćmy ich brawami. Nie wiem, jak to się tańczy. Doskonale. Teraz pan. Bardzo proszę. ¿Qué le pareció? ¿Jak? Bien o no? Bien, más o menos, bueno. Chyba niespecjalnie. Co tak panią bawi? Kawowy ekspert nie umie tańczyć. Wstyd. Siadajmy. Lupita, tutaj? Podaj tequilę i coś na ząb. Może pani jeszcze raz się tak uśmiechnąć? Podobało mi się. Nie chcę później przez to płakać. Dokąd idziesz? Opanuj się. On za bardzo sobie pozwala.
Nie chcę, żeby tańczył z Palomą. Jeśli wywołasz skandal, najwięcej na tym stracisz. Rozłościsz ją, to tylko taniec. Spełnili prośbę gości, chcieli pokazać miejscowy folklor. To nie ma nic wspólnego z folklorem. On mi jeszcze za to zapłaci. Uspokój się. Nie zapominaj o swojej niespodziance. Racja. Chodźmy, już czas. Muchas gracias por todo. ¿Y qué les ha parecido el lugar? Yo venía desde muy chica, ¿eh? Bywam w tym miejscu od lat. Sí, sí, justamente. Voy. Ay, señorita, llegó usted más rápido de lo que pensaba. Przyszła pani szybciej niż myślałam. Oiga, yo como que usted lo he visto. Już panią gdzieś widziałam. Wersja polska TVN. Tekst Karolina Władyka, czytał Mirosław Utta.